about to snap back. You ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Arkadiusz Wrzosek przed, tak naprawdę można powiedzieć, pierwszą poważną, dużą walką z przekrojowym zawodnikiem MMA, Iwanem Witasowiciem. Arkadiuszu, jak się z tym czujesz, że to już jest ten moment, kiedy tak naprawdę Wojciech Rysiewski wpuszcza cię na tą głęboką wodę, gdzie są rekiny? Cieszę się, że skończą się wszelkie spekulacje na temat parasolów ochronnych i jakichś niewidzialnych płaszczy nade mną rozpiętych. Nie no, cieszę się, no bo po to trenowałem przez ostatni tam ponad rok, odkąd się pojawiłem na sali MMA, żeby taką walkę zrobić i miałem łatwiejszy start niż mogłem mieć, nie mówię niż ktoś inny, niż mogłem mieć. Cieszę się, że ta walka już dochodzi do skutku i to od razu już z takim grubszym rywalem, ale na którego od razu też się zdecydowaliśmy z uwagi na to, że no będzie nie będzie mnie aż tak bardzo przewyższał, myślę, w tych umiejętnościach pozastrajkerskich. No ja byłem zdumiony, muszę przyznać, że z dużym szacunkiem przyjąłem tę wiadomość, że przyjąłeś tę walkę, to jest naprawdę duże wyzwanie. Co o nim powiesz ogólnie jako o zawodniku? Widziałeś być może tę walkę z Michałem Andryszakiem, bo też no była to dla nas fanów z Polski swego rodzaju sensacja, że Iwan pokonał Andryszaka. Tak, oczywiście widziałem całą walkę. No sensacyjne było zakończenie, w ogóle sensacyjne było to, że Michał nie skończył w pierwszej rundzie tej walki. On miał, nie liczyłem dokładnie, no ale no ze trzy to pamiętam, zapięte już skończenia. Tak naprawdę dlaczego tam go nie udusił, nie wiem, może jakiś zbudowany jest inaczej niż my, Iwan Witasowicz. Łatwiej te duszenia, inaczej ciężej mu te duszenia zapiąć, łatwiej mu się broni. No Michał, nie wiem, ciężko powiedzieć, dlaczego Michał tej walki nie wygrał, no ale na pewno bardziej to on ją przegrał, niż Iwan ją wygrał. Chociaż nie, dobrze, nie można tak powiedzieć, no bo wygrał ją przed czasem Iwan. Natomiast no tak jak mówię, no Michał ją przegrał, nie wiem dlaczego, na własne może życzenie. W każdym razie był w tej walce na pewno lepszy. Dobra, no i co wiem na temat Iwana? Ta walka mi na pewno powiedziała dużo o jego jakichś umiejętnościach parterowo-zapaśniczych. Moi trenerzy nie sądzą, że są one na o wiele wyższym poziomie niż moje. Do tego myślę, że jego ofensywne zapasy, których w zasadzie no, tam nie robił w poprzednich walkach, nie będą lepsze niż moje defensywne. O. Dlatego tak zdecydowaliśmy się na takiego rywala. Jest to rywal doświadczony już, długa pasma wygranych, jakieś pasy do tego dochodzą. Także na pewno będzie fajnie w rekordzie takie zwycięstwo wyglądało. Będzie fajnie wyglądało zwycięstwo w rekordzie, mówisz, czyli jednym słowem, jeśli chodzi, tak jak zresztą wspominałeś, rok już tego MMA gdzieś tam za tobą, tak jak mówisz, to znaczy, że co, jesteś zadowolony z tego wszystkiego, co jeśli chodzi o MMA, udało ci się przyjąć, już poznać i gdzieś tam przyswoić? Bardzo, no i też budujące dla mnie bardzo to, że miałem no, bez wątpienia o wiele mocniejszych sparring partnerów niż Iwan jest i z nimi sobie radziłem bardzo dobrze i oni też byli... No tak pod wrażeniem tego, jak mi idzie, no bo no, niecałe dwa lata temu jeszcze walczyłem w kickboxingu. No w sumie nawet jeszcze nieco ponad rok temu, no bo walka z Tomkiem Saraną to była walka kickboxerska, do której się tak też przygotowywałem. Także no myślę, że to dało mi też taki obraz tego przy przyjmowaniu tej walki, obraz tego, jak to będzie wyglądało w klatce i naprawdę, no tak, jak jeśli mnie pytasz, czy jestem zadowolony, to jestem bardzo zadowolony. Z kim się przygotowywałeś w takim razie? Wymień kilka nazwisk, powiedz, czego mogłeś się od nich nauczyć? No, to myślę tutaj, no oprócz chłopaków, o których każdy wie od nas z gymów, czy z Bartkiem, czy z Albertem Modziankowskim, czy no, z Markiem Samociukiem, Radkiem, osoby po prostu trenujące z nami, no ale też jak wyjechałem za granicę, to trenowałem, czy z Reinerem Driderem, z Gokanem Saricią, który jest czwarty w Bellatorze w wadze ciężkiej w rankingu, no z Alistarem, no to tu wiadomo. Także no, trenowałem, wielu zawodników trenowałem na Mierku i nawet u Reinera w gymie, wielu zawodników u Reinera w gymie, którzy walczą po różnych, różniastych organizacjach typu Cage Warriors, Bellator, Octagon, czy tam ta holenderska organizacja LFL i no i tak mnie wszyscy. To, że nie odstawałem od nich jakoś zbytnio poziomem, to mnie utwierdzało, że jestem na taką walkę gotowy.
pytaliśmy podczas ostatniej bytności Alistaira Overeema u was w gymie, w Unique Fight Club, o to, jak ocenia twoje postępy, jeśli chodzi o pracę parterową, o zapasy. I oczywiście jakby on jest jednym chyba z twoich największych fanów, bo zawsze mówi, to jest mój człowiek, on się rozwija, on jest świetny, on będzie jeszcze wielkim nazwiskiem nie tylko w kickboxingu, ale w MMA i zobaczycie, będzie mistrzem. A jakbyś chciał tak sam siebie w miarę obiektywno-subiektywnie ocenić, to co byś powiedział a propos tego swojego postępu w zapasach właśnie i w grapplingu? No, Alistair też nie jest dobry wyznacznik, bo on mnie mimo wszystko, no, że już wtedy zakończył karierę i trochę mi tylko pomaga, to mnie dalej gniecie, jak robimy, ale często słyszę od niego nice, więc, więc chyba coś tam kumam. No a mi się przede wszystkim podoba ta praca. Zapasy to ja kiedyś już trenowałem, lubiłem, bo startowałem kiedyś w Sandzie. Także to jest tak, nie powiem, że no, wszystko to samo, ale no, wiele rzeczy już wiedziałem, takich podstaw. A natomiast no, parter mi się zaczął bardzo podobać od niedawna i lubię robić. Nawet miałem małą dyskusję z trenerem Joczem o gameplanie na walkę. No bo jednak no, na pewno no, nie trzeba być Einsteinem, będziemy unikać parteru raczej w tej walce i on będzie do niego dążył. Ale ja tak powiedziałem trenerowi, że ja się wcale nie czuję na unikanie tego parteru. A, kusicie. Tak, no ale no, no zostawimy dla siebie, co tam dalej wymyśliliśmy. Także tak, tak to wygląda, ale podoba mi się ta praca, lubię to i myślę, że w przyszłości może mi sprawić dużo frajdy. Na pewno też jakieś w planach będą w przyszłości starty. Są w planach, jak troszkę no, złapię doświadczenia, umiejętności więcej w parterowych zawodach. Zobaczymy. A ta zajawka na BJJ i na stosowanie tych technik grapplingowych w walce przyszła ci po treningach z Rainerem Deriderem, który jest świetny właśnie w tej grze parterowej? Trochę na pewno. Już tu, my tu mamy bardzo dobrego trenera od BJJ, Sebastiana Wrzosa, i z nim robimy naprawdę bardzo fajne rzeczy i dużo się nauczyliśmy u niego. Na pewno też treningi z Markiem. No Marek jest, ma taką opinię na sali, że jest bardzo dobry w tym. No i Rainer też dużo przyłożył, no bo u niego, jak przyjrzeliśmy do niego, to tam non stop praktycznie robiliśmy parter, bardzo dużo tego parteru i no on jest... Ciężko opisać w ogóle poziom, jaki on prezentuje w tym parterze, no bo nawet jak tu no osoby, zawodnicy, którzy na miejscu u nas z nim sparowali, to mówią, że no czegoś takiego jeszcze, z takim parterem się nie spotkali w MMA. Z parterem może na pewno, ale nie w MMA. No bo Rainer umie chyba jak nikt przenieść to BJJ, to jest naprawdę level top i myślę, że on sobie spokojnie w UFC poradził z tym parterem. Także tak, no Rainer też bardzo dużo nam w tym parterze pokazał i też powiedział, że nieźle sobie radzę, także no, jestem przed sobotą dobrze zmotywowany. Pozwól, że zapytam w takim razie jeszcze o Rainera, bo jak rozmawialiśmy podczas tego waszego ostatniego seminarium, to wspominał o tym, że ta przyszłość organizacji, dla której się bije One Championship, jest taka średnio pewna, tak? Przez cały rok tak naprawdę nie byli w stanie de facto zaproponować mu walki. Teraz czeka go ten rewanż z Malikinem, ale no jakby musiał rok na ten rewanż czekać, mimo że rwał się do walki. I ja zadałam mu pytanie, czy w takim razie kiedykolwiek był kontakt ze strony KSW z nim i powiedział mi, że gdzieś kiedyś pewnie to coś takiego było jeszcze jakby na etapie przed organizacją One, no ale teraz on jest generalnie otwarty. Widziałbyś go tutaj? Widziałbym oczywiście jak najbardziej. Go tutaj nawet nieraz żartowałem, no bo tam ta orga, nie tylko od niego słyszałem o tym, co się dzieje z tym One. Zresztą myślę, że kibice nawet to sami mogą dostrzec, że te gale są organizowane tylko i wyłącznie w ostatnim czasie w Tajlandii na stadionie Raja Daman i robione tylko w Muay Thai te walki, także tam nie jest chyba jakoś ciekawie i rzuciłem mu żartem, że mam tutaj dobre wtyki, no ale myślę, że Range to jest takie nazwisko, że jemu nie potrzebne są wtyki gdziekolwiek. To jest gościu, co miał już niejednokrotnie kontakt z UFC, także on jak się tylko pójdzie w świat, że zwolniony został, inaczej, że rozwiązał swój kontrakt z One, to on nie będzie długo czekał na jakieś oferty. Marku, powiedzmy sobie, jak ty musiałeś w pewien sposób przekalibrować swoją stójkę, bo zawsze sobie przypominam taki przykład Badra Hariego, który walcząc za podwójnej gardę, on nie do końca poradził sobie w MMA, ty musiałeś przenieść nieco swój, obniżyć swój środek ciężkości, jakie elementy musiałeś zmienić i poprawić? No właśnie te dwie rzeczy, o których powiedziałeś, garda i zmiana trochę środka ciężkości, ustawienia na nogach i też taka rzecz, dużo osób myśli na pewno, że wiesz, że przychodzi kickboxer do MMA i już ma stójkę taką, że nie musi jej robić i w ogóle ma lepszą stójkę niż zawodnicy MMA, tak nie jest, no bo stójka w MMA, nauczyłem się, że to jest
To jest inny sport trochę niż kickboxing i myślę, że też samo bicie ciosów jest inne. Także musiałem rzeczy, które często robiłem w kickboxingu, zamienić na inne, które teraz robię często w MMA, w stójce. O, to jest, uważam, że to są dwa kompletnie inne sporty. Trzeba się totalnie przestawić. Gorkan Saki pokazał to w UFC, tak, że się nie udało. Tak myślę sobie, skoro o tym wspomniałeś, tylko troszeczkę zmienię temat. Mówisz o tej stójce, która jest zupełnie inna. Tak walka Mameda z Tomkiem Adamkiem, to znaczy, że tu wcale tak nie można być pewnym, że Tomek Adamek sobie poradzi z Mamedem w tej stójce, prawda? Że to będzie jego tutaj atut akurat przy okazji tego pojedynku. Może nie pasować mu na pewno styl Mameda, który nie będzie typowo bokserski, do jakiego Tomek jest przyzwyczajony, do wysokiej jakiejś pozycji, no może niekoniecznie wysokie, no ale często zawodnicy po prostu biją dłuższe serie, dużo się dzieje w miejscu walki, zamykanie gdzieś w ringu, tutaj go nie będzie. Myślę, że może mieć problem duży ze stylem po prostu Mameda, który będzie zapewne walczył jak w MMA, czyli jedynki, dwójki. Podejść do tego, żeby budować pozycję, czy odbudowywać pozycję, no budować pozycję kickboxingu w Polsce. Teraz ostatnie podejście autorstwa Tomka Sarary, Barka Batry, organizacja Striking. Powiedz, czy miałeś okazję zobaczyć jakąkolwiek walkę z tej gali, która odbyła się w ubiegłym tygodniu i czy myślisz, że jest jakaś przyszłość przed organizatorami, którzy stricte chcą się skupiać właśnie na tych formułach uderzanych, jednocześnie oczywiście wprowadzając jakieś dodatkowe ciekawe rzeczy, które mogą spowodować, że zawodnicy będą chcieli szybciej kończyć walki, a nie tylko wygrywać przez decyzję. No myślę, że przede wszystkim muszą zrobić show wokół samej gali, jakieś większe niż mała hala. I coś fajnego muszą wymyślić na promocję tego, nie wiem, na wzór na przykład KSW, coś w tym stylu, no bo sam sport to teraz się ciężko sprzedaje, niezależnie czy to jest kickboxing, czy MMA, czy boks. Druga sprawa, co do walk, no to nie widziałem całą ekstra rundę Tomka Sarary. W samochodzie siedząc tam kolega mi puścił na wideo rozmowy, no bo byłem w samochodzie, całą galę praktycznie, coś tam robiłem. No i to tyle, no w zasadzie, no i widziałem Tomka ekstra rundę, którą wygrał moim zdaniem, ale no słyszałem kontrowersji wokół całej walki. No i widziałem akurat ten knockdown, który dostał gdzieś tam w internecie. No wyglądało to nieźle, w ogóle, że wstał po tym. No długo liczenie trwało, ale to też można zwalić na zachowanie przeciwnika. To trzeba było się zagłębić w temat, żeby się wypowiadać na ten temat, też nie chcę. No na pewno muszą coś wymyślić nowego niż było. No na pewno robienie takiej samej gali, jak były DSF-y, były jakieś HFO. No myślę, że to nie ma sensu, bo to się kończyło bardzo szybko zawsze. Także musieliby wyjechać z czymś na grubo, coś wymyślić, ściągnąć, rozrobić jakiś tak zwany freak fight. No teraz teoretycznie zrobili z tym Mariuszem Wachem, to był niezły pomysł i w tą stronę myślę, że trzeba iść dalej. A czujesz się zaskoczony tym, że Mariusz Wach zakończył walkę właśnie kolanami, a nie pięściami? No bo to jednak był jego debiut w kickboxingu. No zaskoczony, ale też to kolano takie było średnio czyste i nie wiem, czy rywal po prostu bardziej nie upadł z jakiejś, nie wiem, z jakiegoś zniechęci dalszej walki. Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo no ale no byłem zaskoczony, ale no to właśnie o to chodzi. I o to chodzi, żeby przychodzili tacy ludzie i robili takie rzeczy. No bo jak przyjdzie Mariusz Wach i będzie boksersko kończył pojedynki albo prowadził w kickboxingu, to też ludzi będzie to interesowało. Ale jak przychodzi Mariusz Wach i no, katuje kogoś kolanem, no to właśnie o to chodzi. No to im się na pewno udało. Myślę, że nie oglądałem gali, nie chcę żadnemu zawodnikowi, który tam walczył, nic odbierać, ale myślę, że to takie najgłośniejsze chyba wydarzenie, że Mariusz tej gali, że Mariusz Wach wygrywa walkę poprzez kolano. Jak to jest, że w Polsce MMA rozrosło się do naprawdę dużych rozmiarów i jest sportem, który przyciąga nie tylko kibiców, ale też pieniądze, tak? No bo przecież o te zarobki również chodzi, a kickboxing nie jest w stanie się przebić. No myślę, że to, co właśnie przed chwilą powiedziałem, KSW zrobiło robotę marketingową, jak był na to czas i tyle. A kickboxing nie zrobił, nikt w kickboxingu nie zrobił takiej roboty. Tak samo było w Japonii. No, nie wiemy, co by było, gdyby K1 nie robiło takiej gali, jakie robiło. I wiesz, no mamy czysty sport, bez show, w postaci Glory i nikt tego nie ogląda, nawet już w Holandii. Raczej. Tam mają problemy z wypełnianiem hal. A mamy show w Polsce i każdy to ogląda. Także myślę, że tu chodzi o jakieś fajne zrobienie, jakąś fajną otoczkę. Wiesz, no to nie jest piłka nożna, że jest mecz co tydzień i nie mamy takiego, nie mamy takich tradycji jak piłka nożna w sportach walki, żeby tak łatwo zapełniać stadiony i wiesz, i tworzyć wokół tego coś więcej niż tylko sam sport. No trzeba stworzyć coś więcej niż tylko sam sport, o.
No w KSW się udało, było show zawsze i duże nazwiska i tyle. Oglądałam Wiloga przed, czy trailer w zasadzie przed twoją walką z Iwanem Witasowiczem i jest tam taki fragment, podczas którego mówisz, że czasem sobie tak oglądasz te swoje puchary, te swoje trofea z KSW na półce i zastanawiasz się, jak zrobić więcej miejsca pod kolejne. Wyobrażasz sobie tam na tej półce pas w wadze ciężkiej? Miejsce jest, ale jeszcze o tym nie myślę. Na razie muszę gdzieś wcisnąć czwarty złoty puchar po sobocie i no i tyle. W zasadzie jeszcze o tym nie myślę. Daleka droga na pewno. No i też może ta walka nie powie wszystkiego, na jakim jesteśmy etapie i jak to dalej będzie, ale jeszcze daleka droga do pasa i jeszcze w tym roku mam inne walki już wstępnie gdzieś zaplanowane. Oczywiście są skupione na sobocie, ale jestem pewien, jak ona się potoczy i dalej będziemy powoli tym trybem jechali, żeby nie przedobrzyć. W trzecim tygodniu lutego KSW Epic mają być cuda na kiju i mieszanie formuł, inne zupełnie rzeczy niż na takiej typowej gali KSW. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem w sobotę, nie będzie kontuzji, skończysz walkę szybko, chciałbyś wcisnąć się jeszcze na tą galę w Gliwicach? Już o tym mówiłem, jak wszystko się skończyło super i będzie fajny pomysł, to spoko. Ale może być ciężko, myślę, z wielu względów. Już nie mówię o moje zdrowie, ale bardziej o pomysły. Wspomniałeś o tej otoczce, to może na chwileczkę do niej nawiążę. Otoczka związana z twoimi walkami, szczególnie w Warszawie, to jest rzeczywiście coś, co robi wrażenie. Mówiłeś o zapełnianiu trybun, no to tutaj chyba jeśli chodzi o twoją osobę i to, co się tam będzie działo, to znów możemy spodziewać się tego show, o którym wspominałeś. Zdecydowanie. Będzie po prostu tak jak za każdym razem na Torwarze. Biletów poszło tyle samo co zawsze. Może nie tyle co na Narodowym, ale zawsze było tyle samo kibiców z mojej strony. Wszyscy się będą dobrze i zawsze, przede wszystkim, jak zawsze, bezpiecznie i grzecznie bawili. Jak ty się bawisz grzecznie zawsze na trybunach? Dobrze. Wiesz co, to jak jeszcze już kończąc powolutku, pozwolę sobie zapytać. Tak mnie korci strasznie. No. Mówisz dużo o tych przygotowaniach swoich, o tym, że wszystko tak się poukładało. Tak ogólnie mam takie wrażenie, że to były bardzo wystrzałowe przygotowania, jeśli chodzi o twoją osobę. Tego stresu związanego z tymi przygotowaniami, to było więcej niż zazwyczaj, czy raczej ten stres, który towarzyszył i różnym z tym zdarzeniom? Sam mówisz, otoczka też jest ważna. Czy to też jakoś tam gdzieś wpływało w którymś momencie, głowę mocno zajmowało to, co się wydarzyło w Holandii? No myślę, że na pewno to był dobry trening, taki mentalny, zachowanie się na wysokim poziomie kortyzolu, wiesz, coś w ten deseń. Myślę, że na pewno jakieś wnioski z tego też wyciągniemy i myślę, że na pewno większy stres mnie nie spotka w sobotę. O, tam będzie też sędzia. No, także wydaje mi się, że no, były przygotowania jakie były, ale z moim trenerem, Nikiem, który przygotowuje mnie od paru lat do walk, każdy wyjazd do Holandii kończy się jakąś przygodą. Jakąś przygodą się kończy. Także no, wydaje mi się, że to tylko na, że tak powiem, na farta było ta sytuacja. No bo nawet Nick powiedział, że trzeci samochód uległ jakimś tam przygodom w Holandii podczas przygotowań. Także no, to musi być po prostu kolejny pozytywny znak. Może warto się na rower przerzucić w tej Holandii, słuchaj Jarek, bo to samochodu szkoda. Jeździłem właśnie w Holandii na rowerze, ale to też nie jest dla mnie. Nie dla ciebie. Ode mnie ostatnie pytanie, interesuje mnie twój narożnik w walce, no bo masz taką sytuację, że Bartek Fałbiński, z którym się też przygotowywałeś, który jest twoim trenerem od kilku miesięcy, występuje przed tobą, więc pytanie, kogo w takim razie w twoim narożniku zobaczymy? Będzie trener Robert Jocz i Nick Hammers. Główne skrzypce będą grali we dwóch, mam nadzieję, że się nie pozabijają. Będzie Errol, jak zawsze, dobra dusza, towarzystwa i trener BJJ Sebastian Żos. No i pewnie też w okolicy narożnika się zakręci. W szatni cały czas będzie ze mną Kamil Paczuski i Przemek Kantorowski. To dziękuję bardzo w takim razie. No i życzymy rzeczywiście jutro tego, żeby ta walka potoczyła się tak, jak sobie to gdzieś tam wyobrażasz. A to miejsce na pas niech zostanie w końcu zapełnione. Też byłoby ciekawie. Dziękuję bardzo, bo miejsce na pas jest i nie będę go raczej zostawiał niczym już. Dziękuję bardzo.